Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami, sporym tłumem, wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać, Jezusie, synu Dawida, Ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. lecz On jeszcze głośniej wołał Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł Zawołajcie go. I przywołali Niewidomego, mówiąc mu bądź dobrej myśli, wstań, wołacie. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do Niego. Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. Oto słowo Pańskie. Amen. Najczęściej, kiedy czytamy Pismo Święte, to czytamy je w takim sensie dosłownym, wyciągając później jakieś prawdy do naszego życia, do tego, co jest tu i teraz. Dzisiaj chciałbym wam zaprosić do, Was zaprosić do tego, żebyśmy przeczytali ten fragment trochę inaczej, a mianowicie alegorycznie, żebyśmy bardziej biblijnie i bardziej symbolicznie ten fragment przeczytali, a później spróbowali jakoś odnieść to wszystko do naszego życia. Jakie są te symbole w tej dzisiejszej Ewangelii? Pierwszy z nich to samo miasto, Jerycho, gdzie siedział ten niewidomy żebrak Bartymeusz. Jerycho, jak dla mnie, to jest symbol zaufania. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment historii zbawienia, kiedy Izraelici wychodzą z ziemi egipskiej, z niewoli, idą, żeby objąć Kanaan i praktycznie już ostatnim bastionem, który, który muszą pokonać i który muszą zdobyć, to właśnie miasto Jericho, bardzo spore miasto, i też obudowane murami. Do tej pory, jak szli, to wiedzieli, że muszą zawalczyć o swoje, muszą wejść w jakieś konflikty zbrojne, muszą przygotować jakieś narzędzia, więc raczej wszystko, jeśli się spotykali z jakimś przeciwnikiem, to raczej wszystko odbywało się na zasadzie walki, wojny i bitwy. Natomiast kiedy stanęli przed tym miastem Jerycho, nagle okazuje się, że Bóg mówi do nich zupełnie co innego. Mają przez siedem dni obchodzić to miasto przy głosie rogów. Każdego dnia po razie mają przejść wokół tego miasta razem z Arką Przymierza, która była symbolem obecności chwały Boga, i mają przy tym być głosy rogów. I tak siedem dni. No, przyznacie, że do tej pory, jak sobie szli i musieli zawalczyć o swój teren, nagle Pan Bóg mówi: Przejdziecie się siedem razy i miasto będzie wasze. No, trochę się w to wierzyć nie chce. Pokażcie mi, nie wiem, takie państwo, takie miasto, gdzie można sobie przejść siedem razy wokół niego i nagle będzie wasze. Taki Wrocław na przykład, nie? pielgrzymkę zrobimy siedem razy. No, tak się nie dzieje. I to jest dziwne, to jest nietypowe, to jest nowe dla Izraelitów. I musieli zaufać mówili, i musieli zawierzyć. Bóg powiedział ich droga, ich odpowiedź mogła być różna. Mogli go posłuchać, a mogli wcale go nie posłuchać. No i wzięli sobie do serca słowa Pana Boga, mieli te doświadczenia tego, jak działał w ich życiu, w ich narodowym życiu. I dzięki temu, po tych siedmiu dniach, kiedy każdego dnia po razie obeszli to miasto, mury runęły, a Jerycho stało się ich. Ale trzeba było zaufać. Wcale to łatwe nie było. I dzisiejszy fragment Ewangelii też mówi o zaufaniu. Jak słyszeliśmy, Bartymeusz jest niewidomym żebrakiem. On nie zobaczył Jezusa do tej pory. On nie mógł go zobaczyć, bo jego choroba, jego słabość mu na to nie pozwalała. Jedyne co to słyszał: że jest jakiś mistrz, który jest dla wielu autorytetem, że może zdziałał jakieś cuda gdzieś tam może, ale to wszystko było takie mętne dla niego. On musiał uwierzyć ludziom, że tak, to idzie Jezus. Mogli go oszukać, mogli go zrobić w butelkę. Ale jednak się okazuje, że zaufał tym ludziom, że to idzie Jezus, i zaufał Jezusowi, że ma taką władzę i ma taką moc, mimo że wcześniej tego nie doświadczał. To też jest zaufanie, ogromne zaufanie. I wiecie, tak to już w życiu jest, że Pan Bóg, kiedy chce nas sprawdzić, i nasze życie, nasze zaangażowanie względem Niego, to On nie sprawdza takich naszych zachcianek, takich poruszeń serca. Pewnych naszych natchnień i pragnień. Raczej sprawdza, czy my za tymi pragnieniami pójdziemy na stałe. Czy to jest coś, co jest w naszym życiu postawą. I Bóg w ten sposób nas sprawdza. Kiedy mówi o relacji do siebie i do bliźniego, nie mówi o zakochaniu. Popatrzcie, czy jesteście zakochani, bo to przyjdzie i pójdzie. Jezus chce sprawdzić miłość, to znaczy postawę. Coś, co jest trwałe, coś, co jest stałe, nie krótkofalowe. I tak samo jest z zaufaniem. Bóg nie chce sprawdzić wiary, czy ja w tym momencie konkretnym, nie jeszcze może będąc na jakimś charyzmatycznym spotkaniu, czy ja wtedy w tym momencie akurat uwierzę i mam taki już level swojego duchowego, duchowego haju, że stwierdzam, że tak, wierzę pani i rozkładam ręce. Jezus chce sprawdzić fakt, postawę. Że to jest jednorazowy taki akt mój strzelisty, że to jest moja postawa. Tak jak miłość jest postawą, a nie zakochanie, tak samo ten jednorazowy akt nie jest postawą. Postawą jest zaufanie, postawą jest zawierzenie. Bardzo trudna postawa w naszym życiu, bo no, wiecie, możemy mówić sobie, że my ufamy Panu Bogu, że On jest ważny dla nas, że to, co dla nas przygotował, to my w to wejdziemy i bardzo często to mówimy, ale niekiedy, albo nawet częściej niż niekiedy, to jest tylko i wyłącznie pewna deklaracja. Sprawdza się postawę, sprawdza się czyny. Kiedyś przeczytałem takie opowiadanie, które mówiło o linoskoczku, bo w jakiś cyrk. Który, w, którym było wiele, w którym było wiele różnych występujących, w pewnym momencie miał kryzys finansowy. I dyrektor tego cyrku stwierdził, że no, tym, który nas nigdy nie zawiódł, to był lino skoczek. Więc na niego postawimy i on coś musi zrobić, żeby przyciągnął tłumy, a w konsekwencji przyciągnął też pieniądze do tego cyrku. Więc stwierdził, że trzeba coś wymyślić. I wymyślił, że ten linoskoczek ma przejść przez linę, ale już o wiele wyższą niż do tej pory. Jak ludzie to usłyszeli, byli zdziwieni, czy tak się uda, czy się nie uda, byli bardzo zaciekawieni, więc przyszli i kupili bilety i zobaczyli, że ten Linoskoczek przeszedł przez tą linę, nawet kiedy była tak wysoko podniesiona. Więc dyrektor zwietrzył pieniądz i następnym razem stwierdził, że za rok robią nowe przedstawienie. Skoro Skoczek jest taki odważny i tak mu się wszystko udaje. To teraz tę linę rozciągną nad rzeką, gdzie był wodospad. I ma przejść przez tą linę. Ludzie jak się zwiedzieli, znowu przyszli i noskoczek trochę chojraczył przed, pyta się, czy dam radę, czy tak, tak. No zawsze ci się udało, wierzymy ci, ufamy ci, na pewno sobie poradzisz. No więc skoczek przeszedł przez tą linę, wszyscy się cieszą, radują i skandują, zadowoleni, po czym ten skoczek mówi, dobra, to ja podwyższam trochę belkę, idziemy do góry, w takim razie jak mówicie, że mi wszyscy ufacie i jestem taki, taki dobry w tym, co robię, no to ja przejdę teraz z taczką. Dam radę czy nie dam rady? Dasz radę, my ci ufamy, no wiadomo, że sobie poradzisz, nie? Okej, okay. a kto wejdzie do tej taczki? I nie było żadnego chętnego do tego, żeby w tą taczkę wejść. I to jest trochę taka nasza postawa duchowa i religijna. Możemy mówić Panu Bogu, że mu ufamy, możemy mówić, że, że to, co On dla mnie przygotował, jest najważniejsze. A Pan mówi: Sprawdzam. Wejdziesz w tę taczkę, wejdziesz w tę konkretną sytuację, wejdziesz w to może cierpienie, może niezrozumienie, może jakąś zawiłość. Wejdziesz w to wszystko, czy jednak twierdzisz, że to nie jest do końca. Twoja sytuacja i to nie będzie zaufanie w pełni. Nie? To jest ten symbol, który z dzisiejszej Ewangelii wynika i też ten sprawdzian nas przez Boga postawa. Postawa zaufania, pełnej wiary, że Bóg to, co przygotował dla mnie, jest najlepsze, mimo że mi się może coś innego wydawać, mimo że mi się może nie podobać i różne mi się tu będą. Natomiast to jest konkretna postawa: wejdę czy nie wejdę w to, co Bóg mówi. Drugi symbol to sam Bartymeusz. Bartymeusz to, jak niektórzy mówią, po prostu syn Tymeusza, bar Tymeusz, jakby człowiek bez imienia, a inni jeszcze chcą to tłumaczyć jako syn zacnego, syn szanowanego, syn nobliwego. Nie jest to najważniejsze, jakie imię miał, natomiast ciekawym jest to, że to jest jedyna uzdrowiona osoba, której imię jest zapisane w Ewangelii Świętego Marka. Wszystkie inne osoby, które są uzdrawiane przez Jezusa, a zapisane historie są w Ewangelii Markowej, są bez imienia. Jakiś człowiek trendowaty, ktoś ślepy, ale nie ma tam imienia. Bartymusz jest jedyny, którego imię słyszymy na kartach Ewangelii. I co jeszcze jest ciekawe, to to, jak on się zwraca do mistrza, do Jezusa, bo on w pewnym momencie mówi: rabuni, żebym przejrzał. Rabuni. Okazuje się, że są tylko dwie osoby. Na kartach całej Biblii, które zwracają się do Jezusa Rabbuni. Rabbi mówi wiele osób. Nawet Judasz się zwraca tak już na ostatniej wieczerze. Rabbi, czy to nie ja, czy to aby nie ja. Ale Rabbuni mówią tylko dwie osoby. Bartymeusz, którego dzisiaj mamy w Ewangelii i Maria Magdalena, która po śmierci Jezusa mówi do tego ogrodnika, w pewnym momencie Rabbuni. To jest bardziej pieszczotliwe sformułowanie. Nauczycielu, ale bardziej mój nauczycielu. Jest to tak z dużym ładunkiem emocjonalnym. Widać, że ktoś jest zaangażowany w tą relację. To jest pieszczotliwe, to jest zdrobniałe. Rabbuni, mój nauczycielu. I co łączy te dwie postacie, i Bartymeusza i Marię Magdalenę? Łączy je ślepota. Bartymeusz miał taką fizyczną ślepotę, nie widział na oczy. Ale Maria Magdalena również nie widziała, bo nie rozpoznała w tym, który się pojawił po śmierci, samego zmartwychwstałego. Widziała w nim tylko i wyłącznie ogrodnika. Dopiero później oczy jej się otworzyły. Ale i Maria Magdalena, i Bartymeusz byli ślepi. Zresztą ta ślepota nie jest tu przypadkiem w tej Ewangelii, dlatego że ewangelista Marek tak podzielił swoją Ewangelię, że. Pewnym krańcowym wydarzeniem jest to, o którym usłyszeliśmy, czyli uzdrowienie żebraka Bartymeusza, a drugim skrajnym i krańcowym wydarzeniem jest ósmy rozdział Ewangelii Marka, wtedy, kiedy Jezus uzdrawia niewidomego w Betsaidzie. I to jest jedna część, jedna duża część Ewangelii według Świętego Marka. Od jednego uzdrowienia w ósmym rozdziale do drugiego uzdrowienia w dziesiątym rozdziale. I między tymi Uzdrowieniami ślepoty. Pan Jezus wytyka swoim apostołom ich ślepoty. I w tym kontekście okazuje się, że wcale nie najgorsza jest ta ślepota oczu, mogą być inne, mogą być gorsze. Te, o których Jezus mówi przez te dwa rozdziały i te, o których alarmuje swoich uczniów. Dość sporo tego jest, to by był dobry materiał na jakąś konferencję. Natomiast nie czas na to. Ja pogrupowałem te wszystkie ślepoty, które Jezus wytknął apostołom w takie trzy, trzy grupy. Pierwsza ślepota to jest to, kiedy my chcemy Bogu narzucić swoje zdanie. I to jest takie wydarzenie, które miało miejsce, kiedy to Piotr, jeszcze wtedy nieświęty, chce pouczać Jezusa. Gdzie ma iść, co ma robić? Nie przyjdzie to na Ciebie. Jezus mówi: Będę cierpiał, a Piotr mówi: Nie, nie, to nie, panie, to nie przyjdzie na Ciebie, ty nie możesz jak w żadnym wypadku. Wtedy pada to ostre sformułowanie Jezusa: Zejdź mi z oczu szatanie, chyba piso mu Satana. Pójdź za mnie, idź po moich śladach, idź po moich krokach. To wtedy, kiedy Piotr chce narzucić Jezusowi swoją wolę, ale jeszcze więcej, kiedy Piotr nie zgadza się na Jezusa słabego. Na Jezusa, który będzie cierpiał, na Jezusa, który umrze, na Jezusa, który zostanie pokonany, na Jezusa, który za chwilę przyjdzie z misą i z jakimś ręcznikiem, żeby umyć mu nogi. On się na takiego Boga nie zgadza. On ma inną wizję. On ma inną wizję Boga, inną wizję swojego życia, inną wizję woli samego Boga. I na nią się nie zgadza. I to jest pierwsza ślepota, którą możemy mieć. Ja chcę wiedzieć więcej, ja będę mądrzejszy nawet, niż to, co proponuje sam Bóg. Dalej druga ślepota. To ślepota bogactwa. Kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa, mówi, że chce być jego uczniem, to słyszy, dobrze, bądź, ale sprzedaj to, co masz, bo to ci przeszkadza. I ten młodzieniec mówi, no za dużo tego jest. Nie zostawię tego. Oparł swoje życie o zupełnie zły fundament. Myślał, że pieniądze, bogactwo, majątek będzie gruntownym, gruntownym podstawą w jego życiu. Ja bardzo lubię takie powiedzenie, że trumna nie ma kieszeni, nic tam nie wsadzimy. Prędzej czy później z tym się będziemy musieli, będziemy musieli pożegnać. Kto kiedy umrze? Nie wiadomo. Ale może za chwilę, może wychodząc z tego kościoła. I co mi po tych pieniądzach, które nazbierałem sobie? Ktoś do skarpetki wrzucał i chował, bo nie wiedział, że to nie jest zbyt najlepszy sposób, a po kilku latach ostatnich się okazuje, że te pieniądze straciły już wartość. Było 40 tysięcy, jest 40 tysięcy, ale to już nie to samo. 40 tysięcy jednak się okazuje. Albo przyjdzie choroba. Nie można żadnymi pieniędzmi kupić sobie zdrowia, bo jest nieudalalna. Albo ktoś na przykład straci swój cały dobytek w okamgnieniu. To nie jest dobra podstawa, to nie jest dobry fundament, to nie jest dobre oparcie. Bogactwo to też może być ślepotą naszego życia. I trzeci, trzecia ślepota to władza, to chęć autorytetu. Przychodzą synowie Zebedeusza i pytają się, czy możemy usiąść po prawej i po lewej stronie, nie? czy dostaniemy te dwie najlepsze teki ministerialne w Twoim Królestwie. Jezus mówi: No, nie o to chodzi, chłopaki, nie o to chodzi. Wy się kłócicie o to, o co nie powinniście się kłócić. Więc to jest chęć władzy. Mając jakąkolwiek władzę, często mamy takie poczucie, że jesteśmy wyżsi, że mamy władzę nad drugim człowiekiem, że to mi daje jakiś taki no, komfort. Ale tak naprawdę, można mieć władzę, a wcale nie trzeba mieć autorytetu. To, że ktoś ma urząd, to, to nie znaczy, że, że jest traktowany jak autorytet. Straci urząd, przestanie być autorytetem. Ktoś może się upajać tym, że ma władzę, ale nie w tym rzecz. Nie. To, to nie jest dobry fundament i to też jest pewna ślepota, którą się ma. No, więc ta Ewangelia jest bardzo alegoryczna, jest bardzo, bardzo alegoryczna. I te dwie najważniejsze, według mnie, alegorie to przede wszystkim samo miasto, Jerycho i zaufanie, ale też ślepota i te nasze ślepoty. Czy to jest pieniądz, czy to jest władza, czy to jest. Byciem mądrzejszym niż Pan Bóg i chęć stawiania mu pewnych warunków. To wszystko może być naszą ślepotą i okazuje się w kontekście dzisiejszej Ewangelii, że czasem może być nawet gorszą ślepotą niż ta fizyczna. Amen.